jeszcze Z6, a masz, o. Gdybyś poszła, staruszko, to byś już wsiadła, oczywiście musiałabyś się tam wgramolić i byś podjechała te dwa przystanki, bo po co tyle liść przez ten polski weden, zobacz. Okropne układy, bardzo okropne. Ja bym głosowała, proszę Państwa, na ten PiS, żeby ludzie byli krystalicznie szczerzy, żeby nie kłamali, bo Kościół katolicki to jest kłamstwo. Kłamią, będą udawali mormonów, wiesz, z USA, będą udawali nie wiadomo kogo. Jak oni nawet Księgi Mormona nie widzieli na oczy, Biblii nie widzieli na oczy i nie lubią takich grubych, religijnych ksiąg. Tylko wiesz, jak Marksa i tego, i Engelsa, to będzie w buwie studiować, debilka, kopyta do kieszeni włoży, im grubsza książka, tym lepsza, ale będzie udawała uczoną i mądrą. Jakby to przecież człowiek nie wiedział, że najwięcej mądrości jest w Biblii, ale ona tego nie wie. Bo Kościół katolicki zawsze był fałszywym przyjacielem Biblii. Jeśli byś to miała, te tradycje 2000 lat, to zawsze w ciągu, przez te 2000 lat, Kościół katolicki byłby fałszywym przyjacielem Biblii. No niestety, Kościół katolicki to nawet nie ma 2000 lat. Co i jak i dlaczego? Studiuj historię, dzwoń do nas. Radio to gefemme, obra Conchita Barbie Baby Langström Extra.